A my już mamy połączenie z panem generałem, generał Waldemar Skrzypczak, oficer wojsk pancernych, generał broni w rezerwie, jest już przy naszym telefonie. Dzień dobry, panie generale. Dzień dobry panie, dzień dobry państwu. Pierwsza myśl, kiedy usłyszał pan o tym, co się zdarzyło we wsi Przewodów w Lubelskiem? Że była to rakieta rosyjska na pewno i że ta rakieta nie została skierowana celowo na teren Polski. Był to wypadek w wyniku jakiejś wady rakiety lub trafienia w tą rakietę przez system obrony powietrznej Ukrainy. Stąd ta rakieta była odsterowana od trajektorii lotu i nie dotarła do celu i spadła na teren Polski, przyniosła szkody, zabijając dwóch Polaków. A czyli jest pan spokojny, jeżeli chodzi o to, co się stało? Moim zdaniem zagrożenie bezpośredniego jakimkolwiek atakiem rakietowym, zamierzonym atakiem rakietowym na Polskę, nie ma takiego zagrożenia, ja to wykluczam. Natomiast wynikiem tego, że to, co się stało, było wynikiem niezadziałania właściwie systemów obrony powietrznej na Ukrainie, które powinien taką rakietę strącić. Jeżeli nawet doszło do ingerencji rakiety przeciwlotniczej w tą rakietę, to ta rakieta utraciła zdolność do wykonania zadania, czyli nie zachowała trajektorii lotu, która była zaprogramowana w rakiecie i rakieta przeleciała dalej, prawdopodobnie na zasięg czasu zużycia paliwa rakietowego, które miała w sobie i doleciała aż do Polski. A czyli zakłada pan, że celem tej rakiety były jakieś cele na Ukrainie, rozumiem? Zdecydowanie tak. I wydaje się, i moim zdaniem była to rakieta bojowa rosyjska z uwagi na to, że ta jama w ziemi, którą ta rakieta wyrwała w ziemi, jest tak duża, że moim zdaniem nie mogła to być rakieta przeciwlotnicza, która ma zdecydowanie mniejszy ładunek głowicy niż rakieta bojowa, taka jaką używają do ataków na Ukrainę Rosjanie. A jaka powinna być reakcja polskiego rządu? Czy to, co dzieje się dzisiaj w kraju, ocenia pan in plus, in minus? Zdecydowanie poprawna reakcja rządu. Uważam, że nie wolno się spieszyć z jakimś zdefiniowaniem i oskarżeniami. Trzeba dokładnie zbadać to, co robi nasz rząd. Teraz bada temat, bada rakietę, przeprowadza wszystkie kwestie, znaczy bada wszystkie kwestie, które mogą dać pewność co do tego, czyja to była rakieta i skąd rakieta leciała. Bo przecież zbiór informacji, źródeł tych informacji jest wiele, chociażby te, które prawdopodobnie otrzymamy od Amerykanów, ponieważ nad Polską cały czas całodobowy dyżur pełni system rozpoznawczy amerykański, który pozwala i na pewno śledzi wszystkie rakiety, które są wystrzeliwane z terytorium Rosji i pewnie ta rakieta również jest zawidencjonowana, obserwowana była na monitorach samolotów amerykańskich, więc wydaje się, że trzeba poczekać, nie spieszyć się definiowaniem, rzucaniem oskarżeń. Dopóki nie zakończy się zbieranie informacji, uważam, że trzeba się wstrzymać, poczekać z definiowaniem i rzuceniem oskarżeń. A to, co dzisiaj rano podała agencja Associated Press za anonimowymi źródłami we władzach USA, co już budzi delikatnie moje podejrzenie, kiedy anonimowe źródła się wypowiadają, no ale zawsze podaje to międzynarodowa agencja. Wstępne ustalenia wskazują, że w Przewodowie eksplodował pocisk ukraińskiej obrony przeciwrakietowej, który został wystrzelony w kierunku rakiety nadlatującej z Rosji. Pan raczej taki scenariusz wyklucza. Wykluczam z uwagi na to, że ta, tak jak powiedziałem, te zniszczenia, ta jama wielka w ziemi, na pewno została wyryta przez pocisk rakietowy przeciwlotniczy, bo te pociski rakietowe przeciwlotnicze nie mają dużej mocy ładunku i noszą sobie w głowicy dużego ładunku. One są stosunkowo niewielkie, te rakiety. Ich celem jest trafienie bezpośrednio w pocisk balistyczny rosyjski lub rozrywanie się bezpośrednio przy pocisku i rażenie go odłamkami. I prawdopodobnie tak było i tym razem. Natomiast powtarzam, proszę zauważyć, jak duża jest ta jama wyryta głowicą bojową. Jak ona jest duża, panie generale? Jakie ona ma wymiary? Ona jest głęboka na kilka metrów i szeroka, na moim zdaniem, na kilkanaście metrów. To już świadczy o tym, że to był duży ładunek. Ładunek, duży ładunek, co to znaczy? Że to głowica bojowa mogła mieć około 300-400 kg. Ale to niech zbadają specjaliści w tej chwili z perspektywy mojej, skąd gdzie jestem, to na pewno nie jestem w stanie tego ocenić, ale specjaliści są w stanie ocenić moc ładunku, ponieważ ta wyrwa w ziemi jest naprawdę znacząca, duża.
Jak pan się odniesie do słów z kolei prezydenta Zełenskiego, który od razu wręcz zareagował na to, że to rosyjski atak rakietowy, uderzono rakietami na terytorium NATO? Znaczy generalnie Zełenski ma taką narrację i uważam, że zareagował jak prezydent państwa, który jest ofiarą agresji. Natomiast moim zdaniem przedwcześnie, bo poczekajmy, aż głos zabiorą Amerykanie definitywnie i określą, skąd rakieta przyleciała. Wtedy będzie można powiedzieć jednoznacznie, że to jest rosyjska rakieta. Natomiast ja się skłaniam właśnie ku wersji Zełenskiego, że to była rakieta. Natomiast nie zakładam absolutnie świadomego, planowego ataku na teren Polski przez Rosję. Tym bardziej, że ta wojna trwa już 9 miesięcy i można chyba założyć, że taki wypadek czy taki przypadek może się zdarzyć, prawda? Jeżeli chodzi o działania w ogóle wojenne, tak blisko granicy. Tak, i myśmy od dawna o tym mówili, że do takiego zdarzenia może dojść. Wielokroć, kiedy było uderzenie na Lwów, było uderzenie na Jaworów, myśmy mówili i w mediach też często się pojawiały informacje, że w kolejnym przypadku może dojść do jakiejś pomyłki, jakiegoś wypadku, jak pani mówi, który będzie tym, który, że rakieta spadnie na teren Polski. I tak się stało. I tak się stało. Czekamy oczywiście na najświeższe wiadomości, ale jak pan odnosi się z kolei do tego, żeby wdrożyć albo uruchomić artykuł 4 Sojuszu Północnoatlantyckiego, który właśnie dotyczy między innymi konsultacji sojuszniczych, że to powinno być wdrożone? Znaczy, wie pani, konsultacje się odbywają cały czas. Oficjalny komunikat może być w mediach, że uruchomiony jest artykuł 4, ale konsultacje się odbywały od razu, moim zdaniem, bo nasz rząd podjął decyzję o tym, że takie konsultacje trzeba przeprowadzić. Rozmawiali, nasz prezydent rozmawiał i z Joe Bidenem, i rozmawiał z szefem NATO Stoltenbergiem, także te konsultacje się odbywały. Czy wynik ich będzie taki, że cokolwiek NATO podejmie jakiekolwiek decyzje? Mi się wydaje, że trzeba poczekać do czasu, dopóki nie rozstrzygnie się definitywnie śledztwo w tej sprawie, jeżeli chodzi o ten, czy był ten pocisk rakietowy i czy był wyszczony zamiarem, czy nie, ale to mówię, komisja śledcza pewnie to wyjaśni. No dobrze, ale to zakładamy ten scenariusz, o którym oczywiście wszyscy nie chcemy myśleć, czyli że tak, że celowo, że Rosjanie zdecydowali się i zrobili taką prowokację albo po prostu wybrali sobie taki cel. Co wtedy, panie generale? To znaczy, na pewno nie będzie to powodem do tego, żeby NATO odpowiedziało tym samym, natomiast NATO powinno podjąć takie działania, które wynikają z procedur i między innymi z artykułu 4. Po konsultacjach powinno NATO wystąpić z jednoznacznym protestem i żądaniem wyjaśnień ze strony rosyjskiej, do czego doszło i dlaczego do tego doszło. Wydaje mi się, że te procedury są już wdrożone, tylko czekajmy na oficjalne informacje ze sztabu NATO. To mamy tak spokojnie zareagować, nawet jeżeli zginęło dwóch obywateli Polski? A chciałaby pani odpowiedzieć rakietami na terytorium Rosji? Ja się pana generała pytam. Ja, proszę panią, wykluczam taką sytuację i uważam, że nie można reagować uderzeniami rakiet na terytorium Rosji, bo byłby to początek III wojny światowej i wydaje mi się, że wszyscy przywódcy świata po naszej stronie mają tego świadomość, że odpowiedź rakietami byłaby początkiem III wojny światowej. I być może nawet niezamierzonym przez stronę przeciwną, ale skutek może być taki, że odpowiedź zdecydowana rakietami byłoby początkiem III wojny światowej, czego nikt nie chce. Mam nadzieję, że Rosjanie też III wojny światowej nie chcą, bo nie są w stanie jej prowadzić po tym, co się wydarzyło na Ukrainie. Oby tak było, panie generale. Dziękuję za ten głos. Pan generał Waldemar Skrzypczak, oficer wojsk pancernych, generał broni w rezerwie. Jeszcze raz dziękuję za tę rozmowę, dziękuję za ten pani komentarz. A my teraz posłuchajmy tego, co wczoraj, w sumie już dzisiaj, po godzinie 24, mówił Mateusz Morawiecki podczas konferencji, która odbyła się w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, a dzisiaj o godzinie, przypominam, 12, z kolei Rada Bezpieczeństwa Narodowego się spotyka.